Fatima, znakiem czasów ostatecznych. Orędzie Fatimskie. Kto najdoskonalej tkwi w Chrystusie, jak latorośl w krzewie winnym. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to matka najświętsza. Każdego roku, trzynastego, przypada kolejna rocznica objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. W tym samym dniu równocześnie przypada kolejna bolesna rocznica zamachu na życie Ojca Świętego, Jana Pawła II. Czy istnieje związek między tymi dwoma wydarzeniami? Wielu ludzi dostrzegło to od zaraz, a niektórzy wyraźniej dostrzegli ten związek po kolejnej trzynastce po trzynastym dniu grudnia 1981 roku. Nadarza się więc sposobność, ażeby przypomnieć na nowo orędzie fatimskie. Matka Najświętsza stępując z nieba na ziemię, z woli Bożej ingerując w losy ludzkości, przypomina nam na nowo znane z Ewangelii świętego Jana, słowa Chrystusa. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten wiele owoców przynosi. Jeśli we mnie trwać będziecie, o cokolwiek prosić będziecie, a to wam się stanie. Wielkie owocowanie prośby, zaniesionej w imię Maryi, ukazuje nam właśnie orędzie fatimskie. Matka Boża ukazała się trojgu dzieciom, w tym dwoje zmarło wkrótce. Najstarsza dziewczynka Łucja żyje do dzisiejszego dnia jako zakonnica karmelitańska w Portugalii. Matka Najświętsza sześciokrotnie ukazała się dzieciom i za każdym razem prosiła, aby dzieci odmawiały różaniec. To polecenie było skierowane nie tylko do dzieci, ale do ludzi wszystkich pokoleń, poważnie traktujących swoje życie. Czyż to aż takie ważne, żeby Matka Najświętsza przechodziła specjalnie z nieba na ziemię? Przypomnijmy, że było to w czasie szalejącej I wojny światowej, na krótko przed wybuchem rewolucji październikowej w Rosji. Dlatego to Matka Boża wezwała całą ludzkość do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej jako warunek zapanowania pokoju w przeciwnym razie rozszerzą się błędne i bezbożne nauki, będące źródłem strasznych cierpień wielu narodów oraz nowych, jeszcze bardziej okrutnych wojen. Czy to aż takie ważne, żeby Matka Najświętsza wzywała do Różańca i czyniła z tego przedmiot pierwszorzędnej wagi? Otóż tak. Różaniec bowiem ma moc przekształcenia ludzkich serc. Różaniec bowiem ma moc zapoczątkowania wielkich przemian moralnych i nawróceń. Więcej nawet. Modlitwa różańcowa jest zdolna zmieniać układy polityczne w świecie i to radykalnie. Na przykład dużo wcześniej, bo w roku 1877 Najświętsza Dziewica ukazała się dwóm polskim dziewczynkom w Gietrzwałdzie na Warmii. Wtedy to Matka Najświętsza prosiła dzieci, aby przychodziły na modlitwę różańcową na wyznaczone miejsce pod klonem przy kościele. Ludzie ówcześni byli ludźmi bardzo domyślnymi, dlatego przychodzili na to miejsce nie jeden raz dziennie, ale dwa razy, a potem trzy razy dziennie i za każdym razem Matka Najświętsza przychodziła z nieba na ziemię modlić się wraz z nimi na różańcu. Na zapytania dzieci o wiele spraw Matka Najświętsza odpowiadała zwykle jednym tylko zdaniem Odmawiajcie różaniec. Czy zostaną zwolnieni z więzień księża, biskupi i aresztowany prymas? Chodzi tu o księdza kardynała Leduchowskiego. Tak. Odmawiajcie, Różaniec. Czy tatusiowi nasi przestaną pić wódkę? Pytały dzieci. Tak. Odmawiajcie, Różaniec. Czy dzieci chore we wsi zostaną uzdrowione? Tak. Odmawiajcie, Różaniec. Czy będziemy mieli wolną Polskę i niepodległą? Tak, odmawiajcie różaniec. Zwróćmy uwagę, że było to w okresie najbardziej natężonej walki z polskością na terenie zaboru pruskiego, którą prowadził rząd żelaznego kanclerza Bismarka. Co się stało w rok potem? W odpowiedzi na zaangażowanie się ludzi do modlitwy różańcowej, Matka Najświętsza. Zdymisjonowała ministra od spraw religii w rządzie kanclerza Bismarka, który nazywał się Pout, autor głośnych ustaw majowych przeciwko Polakom z 1875 i walka z Polskością zrżała. W tym samym czasie, 1878, Matka Najświętsza powołała do nieba Piusa IX. Przyszedł nowy papież i kanclerz Bismarck zmienił swój stosunek do kościoła katolickiego. Uczynił wiele kroków zbliżenia i w dwa lata potem papież Leon XIII wręcza największemu wrogowi kościoła ówczesnych czasów, który już przestał nim być, jedno z największych odznaczeń – Order Świętego Sylwestra. Potrafiła Matka Najświętsza przez różaniec pozamieniać ministrów i nawrócić największego wroga kościoła i naszego narodu potrafiła. Potrafi i dzisiaj to zrobić. Oczywiście, że potrafi. W międzyczasie Polacy zorientowali się, że gdyby nie zapomnieli tak szybko próśb Matki Bożej Getschwałckiej, to nie musieliby walczyć o wolną Polskę na frontach II wojny światowej. Oto słowa jednego z największych i najmądrzejszych Polaków. Tak wyraził się o nim ojciec święty Jan Paweł II w czasie uroczystości beatyfikacyjnych w dniu 16 października 1988 roku. Błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego. Gdyby Polacy dzień i noc bez przerwy odmawiali różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną. W roku 1980 Zmieniają się układy w naszej ojczyźnie i to radykalnie, czego skutków doświadczamy do dzisiaj. Powie ktoś, że przyczyną tego był zryw robotników w Gdańsku i wielu innych ośrodkach na terenie naszej ojczyzny. Tak to prawda, ale nie ulega wątpliwości, że ten protest ten pokojowy sprzeciw został wyproszony u Boga przez modlitwę całego narodu. Wezwanie do modlitwy różańcowej. To pierwsze z czterech tak zwanych żądań fatimskich. Nie zaniedbujcie codziennego odmawiania różańca. Po każdym zaś chwała Ojcu, pod koniec dziesiątka dodawajcie zawsze następującą modlitwę: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, powiedziała Maryja do dzieci podczas czerwcowego widzenia. Przy ostatnim objawieniu Maryja przedstawiła się jako królowa różańca świętego, z różańcem w ręku, który zresztą trzymała w ręku przy każdym objawieniu. Drugie żądanie dotyczyło pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. To żądanie zostało kilkakrotnie powtórzone. Podczas pierwszego objawienia Matka Boża żądała zadośćuczynienia za obelgi wyrządzone Boskiemu Majestatowi i niepokolanemu Sercu Maryi. Czy chcecie, powiedziała do dzieci, składać ofiary i chętnie przyjmować cierpienia, które Wam Bóg ześle, jako wynagrodzenie za wiele grzechów, które obrażają Boski Majestat? Czy chcecie cierpieć, by ubłagać nawrócenie grzeszników? zadość uczynić za przewinienia wobec Boga i za wszystko co obraża niepokalane serce Maryi. Podczas drugiego objawienia dzieci widziały przez prawą rękę Madonny serce otoczone wieloma cierniami, które ze wszystkich stron się w nie wbijały. Mówiły potem, że było to niepokalane serce Maryi, ranione grzechami ludzkimi, żądające pokuty i zadość uczynienia. W związku z tym żądaniem podczas trzeciego objawienia Matka Boża żądała nie tylko poświęcenia świata jej niepokalanemu sercu, ale także ustanowienia pierwszych sobót każdego miesiąca, w których by wierni przyjmowali komunię wynagradzającą za ludzkie grzechy. Jeżeli te moje życzenia się spełnią, wtedy Rosja się nawróci i nastanie pokój. Szczególną uwagę zwraca także fakt na słowa, które najświętsza dziewica skierowała do dzieci: Przychodźcie tutaj trzynastego dnia każdego miesiąca, a w październiku, za ostatnim razem, powiem wam, kim jestem i czego od was chcę. Matka Boża wybrała sobie więc trzynasty dzień miesiąca jako dzień, szczególnie jej poświęcony, prosiła, żeby w tym dniu Przychodziły na modlitwę i ludzie z pielgrzymką pokutną? Pragnie, aby zawsze w tym dniu gromadzono się jak najliczniej w kościele na modlitwie Różańcowej? Czy trzynasty dzień każdego miesiąca stał się dniem poświęconym Matce Najświętszej? Ilu ludzi w tym dniu czyni coś więcej niż normalnie w duchu pokuty? Powiecie, no to nie od nas zależy, a od Kogo? Czy wystarczy, jeśli tylko kapłan zapowie, że jest w tym dniu nabożeństwo, jeśli ludzie nie przyjdą? Czy wszyscy, znający orędzie fatimskie, przynajmniej raz, trzynastego każdego miesiąca zrobili coś więcej, by spełnić żądanie Matki Najświętszej? Dlaczego trzynasty, a nie inny? Trzynastka jest liczbą szatana. Mówi się pechowa trzynastka. W wielu hotelach na drzwiach pokoi nie ma numeru trzynastego, ale jest dwanaście plus jeden, żeby nie odstraszać klientów. Szatan przywłaszczył sobie tę liczbę jako liczbę superdoskonałości. Liczba dwanaście jest liczbą doskonałości Bożej. Dwanaście pokoleń Izraela, dwunasto apostołów. Dwanaście bram niebieskiego Jeruzalem. Szatan chce być czymś więcej. 12 plus 1. Chcę zdobyć większą doskonałość niż Kościół, niż Matka Najświętsza. Czciciele szatana, ci, którzy Go czczą, kłaniają się Jemu i służą, tę liczbę wybrali jako swoją liczbę i znak rozpoznawczy. Matka Najświętsza przychodzi więc z nieba i pragnie, żeby ten dzień odebrać szatanowi i przeznaczyć na chwałę Bożą. Wiedziała już wtedy, że szatan trzynastego dnia, swojego dnia, targnie się na życie Ojca Świętego. Wiedziała już wtedy, że szatan trzynastego dnia, grudnia, sprawi wielki ból jej ukochanemu narodowi, Polsce, i wie, co jeszcze będzie trzynastego, niejednego miesiąca tego roku, czy za pięć, czy za dwadzieścia, czy za czterdzieści lat. Bracia i siostry... Z pewnością nie musielibyśmy z drżeniem modlić się o uratowanie życia Ojcu Świętemu, gdybyśmy 13 maja rok wcześniej albo dwa albo trzy lata wcześniej w tej samej liczbie gromadzili się w swoich kościołach na modlitwie różańcowej. Nie musielibyśmy 13 grudnia 1981 roku rozpaczać nad losami naszej ojczyzny, gdybyśmy 13 grudnia czy też stycznia. Mniejsza już nawet o trzynastkę, przynajmniej raz w miesiącu, jak sobie życzyła Matka Najświętsza, przyszli do świątyń, chociażby w takiej liczbie jak w niedzielę. Trzecie żądanie dotyczyło ożywienia kultu jej niepokolanego serca. Maryja wyraziła je podczas drugiego, trzynastego maja 1917 roku i trzeciego. 13 lipca 1917 roku objawienia. Podczas drugiego objawienia rzekła do Łucji: Wnet przyjdę, aby zabrać Franciszka i Jacyntę. Ty jednak musisz tu na ziemi jeszcze pozostać. Jezus bowiem chce, bym była więcej znana i miłowana, i posłuży się Tobą w tym celu. Chce On zaprowadzić część mego niepokolenego serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuje ratunek. Dusze te będą obdarzone szczególnymi łaskami Bożymi, jak kwiaty postawią je przed Jego tronem. A gdy Łucja zasmuciła się na myśl, że niebawem, po śmierci jej towarzyszy, będzie musiała pozostać jeszcze sama na ziemi, Matka Boża powiedziała do niej: Ja cię nigdy nie opuszczę. Ucieczką Twoją i drogą, która Cię doprowadzi do nieba, do Boga, będzie moje niepokalane serce. Podczas trzeciego objawienia Matka Najświętsza ukazała dzieciom piekło. Dzieci zobaczyły przed sobą morze ognia, w tym morzu ognia szatanów w postaciach najdzikszych. Najokrutniejszych zwierząt. Dzieci zobaczyły także wpadających bez przerwy do piekła ludzi. Drogie dzieci, mówi matka Najświętsza. Widziałyście piekło. Tyle ludzi bez przerwy wpada do piekła. Żeby ich uratować, syn mój chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokolanego serca. Obecna wojna ma się ku końcowi przypominam, pierwsza wojna światowa. Ale jeśli ludzie nie przestaną obrażać nadal Boga grzechami, to za następnego papieża rozpocznie się nowa wojna i jeszcze straszniejsza. Nastanie wielki głód prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego, żeby temu wszystkiemu zapobiec, przyjdę i zażądam Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. W końcu moje niepokalane serce. Zatriumfuje. Dziewięć lat potem Matka Najświętsza ukazała się żyjącej już tylko łucji i poprosiła, żeby pierwsza sobota miesiąca była dniem szczególnego zadośćuczynienia jej niepokolanemu sercu. Poprosiła o nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, to jest jedną część różańca, i piętnastominutowe rozważania o tajemnicach różańcowych. I wspominana już komunia święta wynagradzająca. Życzeniem Matki Najświętszej było, aby pierwsza sobota miesiąca była co najmniej tak obchodzona, jak pierwszy piątek miesiąca. Czy to życzenie zostało spełnione? Czy w pierwsze soboty miesiąca jest tyle ludzi co najmniej, jak w pierwszy piątek w kościołach? Czy w ogóle w pierwszy piątek miesiąca jest nas dużo w kościołach? Ile jest takich kościołów, gdzie nabożeństwo pierwszych sobót odbywa się dokładnie według życzeń Matki Najświętszej. Czwarte żądanie dotyczyło poświęcenia kościoła i świata, zwłaszcza Rosji przez Ojca Świętego niepokalanemu sercu Maryi. Matka Najświętsza wyraziła je podczas trzeciego objawienia po wizji piekła? Aby zapobiec temu, to jest straszliwej karze, Powinien Ojciec Święty poświęcić świat zwłaszcza Rosję memu niepokalenemu sercu. Matka Najświętsza 13 lipca 1917 roku przekazała dzieciom również następujące słowa przyjdę i zażądam Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Jeśli się zaś to nie stanie, to wybuchnie nowa wojna jeszcze straszniejsza bezbożna propaganda rozleje się po całym świecie, wywołując coraz nowe wojny, prześladowania Kościoła, najszlachetniejsi ludzie będą męczeni, Ojciec święty będzie wiele cierpiał, kilka narodów zniknie z powierzchni ziemi, zniszczonych zupełnie. W końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, a ja przyjdę i zażądam poświęcenia tego narodu ze wschodu mojemu niepokalanemu sercu i faktycznie dwanaście lat potem matka najświętsza ukazała się ponownie siostrze Łucji 13 czerwca 1929 roku i prosiła ażeby przekazała życzenia z jej strony do Ojca Świętego żeby Ojciec Święty wraz ze wszystkimi biskupami całego świata poświęcił Rosję jej niepokalanemu sercu jeśli to się stanie, Rosja się nawróci i nastanie pokój na świecie. Czy to życzenie Matki Najświętszej zostało spełnione? Wiemy, że papieże dokonali tego aktu wielokrotnie go odnawiając, w przeciwnym razie nie bylibyśmy świadkami wydarzeń, które mają miejsce w tej chwili w Rosji oraz w krajach sąsiednich. Wiemy również, że orędzie fatimskie nie było wypełnione zgodnie z życzeniami Matki Najświętszej, Dlatego upadek totalitaryzmu w Rosji nastąpił z dużym opóźnieniem. Wielu chciało nawracać Rosję, przeklinając tych, którzy sprawowali władzę w tym kraju. Czy to mądre, roztropne? Nie mówiąc o tym, że to nie jest chrześcijańskie. Czy człowiek, który pobłądził, odszedł od Boga, nawróci się wtedy, kiedy my będziemy go przeklinać? Wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej będzie od Boga odchodził. Jeśli jedynym ratunkiem dla świata przed nowymi wojnami jest nawrócenie tego kraju, to czy osiągnie się to na drodze przekleństw? Mówi się o przyjaźni, i bardzo dobrze. Na czym jednak ma polegać prawdziwa przyjaźń między narodami? Czy nie na modlitwie w intencji naszych braci oraz na tym, ażeby zło dobrem zwyciężać? Jeśli ten kraj jest tak bliski i drogi Matce Najświętszej, skoro o ten kraj upomniała się w Fatimie jako jedyny, to czyż nie od nas, Polaków, oczekuje współpracy? Matka Najświętsza oczekuje, że pomożemy jej w tym, że ten kraj wróci z powrotem do jedności z Kościołem, do Chrystusa i Boga. Jeśli Matka Najświętsza potrafiła przy pomocy Różańca, Nawrócić Bismarka i wielu innych, czy nie potrafi nawracać tych, którzy dzisiaj sprawują władzę? Czy to na najwyższych szczeblach, czy też na najniższych? Czy nie jest możliwe, że ci, którzy dziś sprawują władzę tam, czy w naszej Ojczyźnie, będą za dwa, trzy czy cztery lata odznaczeni przez Ojca Świętego Orderami świętego Sylwestra, czy świętego Grzegorza za zasługi dla Kościoła? Oczywiście, że jest to możliwe, jeśli raz się stało. Czemu się nie może stać powtórnie? Od kogo to zależy? Oczywiście, że od nas. Kończąc, bracia i siostry, przypomnijmy jeszcze ostatnie zdania matki najświętszej wypowiedziane do dzieci w Fatimie. Jestem królową Różańca świętego. Przyszłam na Ziemię aby upomnieć ludzkość, aby już ludzie więcej nie grzeszyli, niechże przestaną obrażać mojego syna. On już jest dość obrażany, niech ludzie odmawiają różaniec i niech czynią pokutę. Amen.